Koleje historii. Wielkopolanie w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Znać, że tu byli Poznańczycy. Te słowa miał wypowiedzieć po obejrzeniu pola bitwy pod Poczapami podpułkownik Mączyński, dowódca brygady strzelców lwowskich w dniu 28 czerwca 1919 roku. Takie wrażenie zrobiła na nim walka ochotniczej kompanii poznańsko-lwowskiej porucznika Ciaciucha. Można przypuszczać, że takie okrzyki wznoszono zapewne częściej w ciągu trwania walk w latach 1919-1920. Wszędzie tam, gdzie walczyli żołnierze z Wielkopolski. A walczyli niemal wszędzie. Udział Wielkopolan w procesie odzyskiwania niepodległości był ogromny, począwszy od Powstania Wielkopolskiego, a na III Powstaniu Śląskim kończąc. Walki rozpoczęte w Poznaniu w dniu 27 grudnia 1918 roku w błyskawicznym tempie przyniosły sukces. Powstańcy w ciągu niespełna kilkunastu dni opanowali niemal całą Wielkopolskę. Z każdym kolejnym tygodniem siły powstańcze rozrastały się i krzepły. Jednak do pełni sukcesu brakowało tylko uznania międzynarodowego. Nastąpiło to w lutym 1919 roku, kiedy podpisano rozejm w Trewirze i zawieszono, choć tylko na papierze, walki na froncie. Jednak koniec Powstania Wielkopolskiego nie oznaczał wcale końca walk dla Wielkopolan. Z każdym kolejnym miesiącem, począwszy od marca 1919 roku, kolejne oddziały wielkopolskie coraz mocniej zaangażowane były w działania na wschodzie. Siły zbrojne byłego zaboru pruskiego, które z czasem określano również Armią Wielkopolską lub Wojskiem Wielkopolskim, stawały się istotnym elementem tworzącego się Wojska Polskiego. Żołnierze wielkopolscy, częstokroć weterani armii niemieckiej, uczestnicy walk na wielu frontach I wojny światowej, zaprawieni w bojach, a także opromienieni zwycięstwem w Powstaniu Wielkopolskim na tle wielu innych formacji Wojska Polskiego, stanowili jednolitą całość. Tworząc Armię Wielkopolską, generał Józef Dowbor-Muśnicki wykorzystał wzorce organizacyjne z armii niemieckiej i rosyjskiej, a także doświadczenia sformowania I Korpusu Polskiego. Latem 1919 roku formacje wielkopolskie liczyły ponad 100 tysięcy żołnierzy skupionych w 12 pułkach strzelców, a także w formowanych w Wielkopolsce 4 pułkach dywizji strzelców pomorskich, pułku strzelców bytomskich i 2 pułkach obrony krajowej, 3 pułkach ułanów z 4 formowanym oraz dywizjonem artylerii konnej. Artylerię wielkopolską stanowiły 3 pułki artylerii polowej, 2 pułki artylerii ciężkiej. Istotną częścią wojsk wielkopolskich było silne lotnictwo, oparte głównie na maszynach zdobytych na Niemcach jeszcze w czasie Powstania Wielkopolskiego. Całość uzupełniały liczne oddziały techniczne, saperzy, telegrafiści, radiotelegrafiści, wojska kolejowe, tabory, 3 pociągi pancerne, a także wiele oddziałów zapasowych. Doskonale rozbudowana w Armii Wielkopolskiej była również służba sanitarno-medyczna. O ile lwią część wśród szeregowych i podoficerów stanowili żołnierze pochodzący z Wielkopolski, o tyle korpus oficerski, zwłaszcza wyższe stanowiska dowódcze od dowódcy batalionów wzwyż, stanowili oficerowie, którzy przybyli do Poznania wraz z generałem Józefem Dowbor-Muśnickim, z których spora część służyła w I Korpusie Polskim w Rosji, a wcześniej w Armii Carskiej. W nieco mniejszej liczbie do Wielkopolski przybyli oficerowie z Armii Austro-Węgierskiej, czy też ci z przeszłością w Legionach. Niższe stanowiska dowódcze obsadzali oficerowie pochodzący z Armii Niemieckiej, bądź podoficerowie tejże, awansowani już przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, władzę zwierzchnią na obszarze byłego zaboru pruskiego. Tak zorganizowana Armia Wielkopolska w roku 1919 walczyła pod Lwowem, Mińskiem Litewskim, Bobrujskiem. Wkraczała do Kijowa w maju 1920 roku. Latem 1920 roku toczyła zacięte boje nad Autą i Berezyną.
Pułki Wielkopolskie odegrały niezwykle istotną rolę w Bitwie Warszawskiej oraz Bitwie Niemeńskiej, ostatniej wielkiej operacji wojny polsko-bolszewickiej. Ogromny wkład i wysiłek żołnierzy, jak i całego społeczeństwa Wielkopolski w odzyskanie niepodległości z pewnością zasługuje na to, by o nim stale pamiętać.